Halo, halo! Witajcie w nowym filmiku. Jak widzicie, jeszcze się witam z Wami z naszego domu, ale to tylko na chwilę, ponieważ właśnie się spakowaliśmy w bardzo krótkim czasie i jak widać jestem spocona, zmęczona, a przed nami bardzo długa podróż. Tutaj, jak widzicie, mamy naszą dużą walizkę spakowaną. Tutaj jest Patryk gotowy do podróży z też swoim ekwipunkiem. Tam jeszcze mamy moją torebkę i coś tam. A wszystko to dlatego, nie dlatego, że jedziemy na koniec świata z taką walizką, jeszcze nie, ale dlatego, że jedziemy do Sydney i jedziemy tam autem, więc ogólnie możemy sobie zabrać co chcemy, także nie żałujemy sobie. I ta muzyka, money in the bank bank. I nie ma mikrofonu. I już proszę bardzo, transportacja, tak się mówi. Jesteśmy już w Newcastle, właśnie jak widzicie, chowamy walizkę, bo już byliśmy w hotelu. Przyjechaliśmy do hotelu o 2:20 chyba, więc teraz wychodzimy, jest 10:00. Spaliśmy jakieś tam, ja chyba spałam 6 godzin, także spoko, Patryk wczoraj prowadził 6 godzin. No i teraz idziemy zwiedzać. Droga była ogólnie dużo przyjemniejsza niż nam się wydawało, że będzie. Tylko oczywiście w nocy musiało nagle zacząć mega padać i nie było widać świata przez jakiś czas, ale to tylko taka chwila, a poza tym to się jechało po prostu, tak? Jak ci się jechało 6 godzin? Spokojnie. 6,5 chyba. Trochę męczące, ale nie było źle. Nie było źle. Ogólnie plan na tę wycieczkę mamy taki, że teraz jesteśmy w Newcastle, dzisiaj wieczorem jedziemy do Sydney, zostajemy w Sydney na 2 dni i potem wracamy z Sydney. Także zobaczymy, na pewno nagram jeszcze jakiś filmik oddzielny o Sydney, o naszych wrażeniach z Sydney, bo ja jeszcze wcześniej nie byłam w Sydney. No i będzie fajnie. I jeszcze jedziemy do takiego miasteczka, które jest po drodze z Brisbane do Sydney i jest takie bardzo kurortowe, takie ładne, także będzie fajnie. No i już dojechaliśmy do takiego bardziej centralnego miejsca tutaj w Newcastle, właśnie przy wodzie. Wszystko wygląda bardzo ładnie, trochę brakuje słońca, no ale trudno, tutaj właśnie ludzie biegają, idą na spacer, a tam w ogóle w tle, tutaj gdzie stoi taki wielki statek rejsowy. Fajnie to wygląda. Na razie szukamy czegoś na śniadanie, a potem mamy plan się przejść tam na koniec, gdzie jest latarnia chyba wodna. Ogólnie właśnie na pogodzie jest napisane, że ma być ładna pogoda, ale wygląda jakby miało padać zaraz, więc oby nie padało, ale widać, że padało też niedawno, więc może po prostu jeszcze taki okres przejściowy. No ale nastawiliśmy się na ładną pogodę i zobaczymy. Tak na razie jak patrzymy, to taka architektura budynków bardzo ciekawa, bo jest miszmasz wszystkiego. Tutaj jest taki starszy budynek, wokół jest dużo też nowszych. Ciekawie to wygląda. O, tutaj właśnie są takie. Myślę, że to nowo wybudowane, czy to... Odnowione mi się wydaje. A no, odnowione na pewno, no. Ale ładnie tutaj zielono. O, to jest chyba kawiarnia, do której idziemy wypić dużo kawy. Ogólnie to tutaj właśnie są koktajle różne i wszystko. Ale coś, co chcę pokazać, to zawsze w publiczne holiday jest dodatkowa opłata w kawiarni. No i tą opłatę po prostu dodaje się do tych tutaj cen. Więc mamy na przykład, co my tu mamy do jedzenia. Jakieś jajka za 22 tureckie. Także do wszystkiego trzeba dodać 15%. O, tu też na dole jest właśnie napisane o tym. Także informują i idąc do kawiarni w święta trzeba się z tym liczyć. Proszę bardzo, nasze kawy już przyszły. Jak piłeś kawę? Nie. Jeszcze nie. No próbuję, oceniaj. Mocno chyba, co? Mocnawa. Lepszą w domu chyba robię, ale dobra, piękna. Mi się wydaje, że lepszą w domu robisz. I teraz proszę bardzo, mamy nasze zamówienie, które zajęło bardzo długo, żeby przyjść i jesteśmy mega głodni, jest nam zimno. Tutaj mam jakieś, nawet nie wiem jak to przetłumaczyć na polskie, więc nie powiem wam. Zasmażane warzywka, tak. Z jajkiem, a ty masz bagla z łososiem. A twoje wygląda jak placki ziemniaczane. Ej, serio, no? I za to zapłaciliśmy ile? $60 z kawą. Z kawą. Dużo czy mało?
A czy za to, że 15% więcej, to normalnie. A no tak, 15% więcej, no tak. Teraz uwaga, zmieniamy się w kanał kulinarny, będziemy nagrywać testy jedzenia. Patryk będzie dla Was testerem jedzenia. Zmieniamy taktykę, jednak jest jedzone rękoma. No i proszę bardzo. Pomachaj głową jak dobra. Dobra? Dobra. To dobrze. Okej, pojedzone, teraz można iść dalej, zwiedzać. Trochę się też przebudziłam dzięki tej kawie, bo rano było źle. Słuchaliśmy też trochę, chłopacy obok rozmawiali o kosztach mieszkania. To mówili, że dwupokojowy apartament można tutaj wynająć za $400 za tydzień. Także dużo taniej niż w Brisbane, a w Sydney to już w ogóle. No i teraz idziemy sobie wzdłuż tutaj tego bulwaru i zobaczymy w sumie, co tutaj jest, jak to wygląda. Słońce jeszcze nas nie uraczyło swoją obecnością, ale wszystko przed nami. Bardzo mi się podoba ten budynek tutaj, który jest za Patrykiem. Tak fajnie się w nim drzewa odbijają i robi to super taki klimat. I proszę, nowoczesny budynek, ale jednak dodaje temu miejscu uroku. Patryk tutaj zbiera sprzęt. Idziemy dalej. Dawaj. Pokaż im, co umiesz. O, proszę. Prawie na dziecko spadłeś. Wkryliśmy chyba taką główniejszą strefę, gdzie właśnie wszyscy siedzą, chodzą na spacery, jest pełno piesków. Także chyba trafiliśmy w dobre miejsce. I jaka fajna przestrzeń, taka zielona. Dużo miejsc do zabawy dla dzieci. Oczywiście grilla można robić, bo jak to bywa w Australii, nie można było gdzieś grilla nie robić. Fajnie. Bardzo fajnie wygląda to miasto. Co to jest? Ten, chyba ten mastiff, nie? Nie. Nie? Właśnie chyba XL Bully to był. Aha. Te co w Anglii teraz są nielegalne już. Aha. No ale tak idziemy i właśnie rozmawiamy, że bardzo fajne miasto. Na pewno wszystko robiłoby dużo większe wrażenie w słońcu, ale wciąż wygląda bardzo fajnie. O, tu jak ładnie można iść. Patrzcie, jest tutaj droga wzdłuż i tam właśnie kończy się przy tej latarni. Bardzo ładnie. O, a tu plaża. Ludzie się kąpią, ale fale są dość mocne. Ładnie bardzo. Tamten budynek też taki ciekawy tutaj. Starszy taki. O, tu pan idzie z deską oczywiście. Idziemy w stronę latarni? Idziemy. Takie statki to mnie przerażają. Taki on jest wielki. Jeszcze kamera go trochę oddala, ale naprawdę jest taki wielki. Eskortują go. Pewnie przywozi jakieś zamówienia z Chin czy coś. A tutaj idziemy dalej, ale pięknie tu jest. Plaża taka mała, pieski się kąpią. O, wokół też są pieski, ładniutkie. Ten jakiś zadowolony. Mówiłem, że włosy mi się zepsują i to mi opadało. Nie opadło ci. Wcale. Już jesteśmy tutaj, ale tam na górę można wejść tylko w sobotę i niedzielę. Także my idziemy wzdłuż. Doszliśmy do jakiegoś takiego punktu wysuniętego najbardziej. Tam już sporo ludzi idzie, ale patrzcie tutaj, jaka piękna plaża, jakie fale. Wow. Woda też jaka ładna. A tam patrz w tle, ile łódek, takich małych motorówek w ogóle. Pięknie to wygląda. Te fale tak się rozbijają o ten brzeg. O, z tej perspektywy popatrzcie, jak to pięknie wygląda. No ta woda jest naprawdę przeczysta. Tutaj widać, jak się rozbijają fale. Naprawdę pięknie. Kurde, jestem ciekawa, czy widać, jak błękitna ona jest na nagraniu, ale naprawdę o, tu jak się rozbija. Przepięknie. Mogłam stać i na to patrzeć tylko. I w sumie to robię, bo czekam, aż Patryk zrobi zdjęcia. Przyjechaliśmy teraz jeszcze na inną stronę tego miasta i jest znowu pięknie zielono, pełno miejsca na spacer. Ludzie też sobie na dworze siedzą, spędzają czas. Tutaj pokażę taką małą grupkę, akurat mają grilla. Uznaliśmy, że byłoby to bardzo fajne miejsce do mieszkania. Moglibyśmy się tu przeprowadzić, jakby była praca. No stąd jest do naszego hotelu 2,5 godziny w Sydney, hotelu. Także no, tak zakładam, że do Sydney to w 2 godzinki da radę dojechać.
Także wiecie, taka odległość, że nawet w sobotę się pojedzie, w sobotę można wrócić. I naprawdę bardzo fajnie, a mieszka się w takim spokojnym, pięknym, zielonym miasteczku. Fajnie. Idziemy teraz nad jakieś baseny. Nie wiem, czy to są takie baseny naturalne, które zostały wyryte przez wodę, czy po prostu człowiek tam ingerował, ale zaraz zobaczymy. No i proszę bardzo, jaki widok. I tutaj właśnie są te baseny. Z tego, co widzę, te baseny chyba naturalne są, nie? Takie wyryte. Czy to baseny w sumie? No tak, baseny takie. Nie wiem, czy się kąpać można. Ale no, przepięknie jest naprawdę. Nie wiem, ile razy już powiedziałam, że jest pięknie w tym vlogu, ale jak widzicie, jest pięknie. Tutaj doszliśmy do tych basenów. Aha, patrz, ludzie się kąpią normalnie. Tutaj, ciekawa jak woda. Ej, no wygląda to pięknie. Woda jaka czysta. Tutaj spływa do, normalnie do oceanu. Ej, mega fajne, nie? Naturalnie, to nie... No nie, no jest chyba naturalne, no bo patrz, to w kamieniach tak wyryte. Ej, super. Czy kamienie to będą, ale wydaje mi się pewnie wyryte przez ludzi trochę, no bo... Trochę na pewno. Jeszcze z takim widokiem, no wow. A tutaj piesek czeka na panią, a pani się chlupie. Fale jak nieźle uderzają i woda jak wpływa. Wow. Wygląda to naprawdę magicznie. W tym momencie żałuję, że nie mamy stroju ani nic, bo bym chętnie tam weszła i popływała. Naprawdę. Ja cię kręcę, jakie fale. Mega. O, przed chwilą była taka fala, że cały basen tutaj zalało. Wow. Jak widziałam to na zdjęciach, to naprawdę nie sądziłam, że to będzie tak ładnie wyglądało na żywo. O, była duża fala. Tutaj jakie piękne domy są, takie w kompletnie innym stylu niż wszystkie takie, które widzieliśmy do tej pory. I w ogóle każdy w takim innym stylu, jak fajnie to wygląda. Jeszcze te palmy posiane. O, tutaj teraz będziemy blisko, będzie widać. O, ten biały na przykład tutaj, jaki ciekawy. Wow, mega to wygląda. Ten tutaj. Mi się podobają takie różnorodne domy, różnorodna architektura, fajnie to wygląda. Tutaj mamy palmy i tam właśnie byliśmy przed chwilą, a teraz jedziemy. Za 7 minut mamy być jakiś piękny widoczek. O, tutaj, o, żeśmy wjechali. Fajne osiedle. Tutaj, patrzcie, pojechaliśmy kawałek dalej i mamy znowu piękne domki. Jaki widok na plażę, przepiękny. Chyba policzę, ile razy powiedziałam piękny w tym filmiku i dam wam znać. No ale naprawdę super. Auta stoją. Plaża super. W ogóle bardzo nam... Na tym latają. Aha, serio? Ile to jest? Ale to są paralotnie, czy co to jest? Czy to są spadochrony? Spadochrony, ale nie takie, że takie, co się unoszą. Aha, aha. Nie wiem, jak to się nazywa. Już uznaliśmy kilka razy, że moglibyśmy tu mieszkać. Fajnie by było. Jest dużo piesków, ja kocham pieski. Jest dużo zielonego, dużo przestrzeni na spacerki. Naprawdę jedno z fajniejszych miast, w jakich byliśmy od dawna. Takich przynajmniej, wiecie, z takiego pierwszego punktu widzenia, nie? Bo no, jesteśmy tutaj kilka godzin dopiero. Także no, nie mieliśmy okazji tutaj, nie wiem, poprzebywać tygodnie czy coś, ale naprawdę tak z takiego pierwszego spojrzenia to mogłabym tu mieszkać. Fajnie. Chyba największym plusem w ogóle, też zauważyliśmy, jest to, jak mało jest tu ludzi, naprawdę. Teraz jest święto, są święta wielkanocne, zaraz będą. I naprawdę tutaj nie ma w ogóle ludzi, a normalnie w takie, wiecie, wolne od pracy czy tam od szkoły, no to jest pełno ludzi wszędzie. Także super. Co? Się straszył. Dzieci nie można robić. Się spodziewałem, szczerze mówiąc, jednej z tym. Czy to nagrałaś? Tak. Się straszy. Bo kolega mu naopowiadał, że tutaj jest dużo węży. Ale przyszliśmy na widoczek. Jeszcze panią wygoniliśmy, bo byłam za głośno. Ale musiałam się wczuć w rolę. O, tutaj taki mamy widok piękny. I tu właśnie widzicie ludzie latających z tych... Ustaliliśmy, jak to się nazywa? Nie? To jest chyba paragliding, nie jestem pewny. Ktoś aha, może mnie poprawić. No ale patrz, dosłownie na takim jakby czymś leżał. I tutaj kolejny i kolejny. Oni to muszą mieć widoki niezłe. Proszę bardzo, tu my odwrócie. No i tym akcentem kończy się nasza przygoda w Newcastle. Kończy się nasza przygoda tutaj. Jedziemy do naszego hotelu w Sydney. Będziemy jechać 2,5 godzinki.
Także już teraz, po tych 10 godzinach wczoraj, to dla nas to jest już nic. I tak, podróż pewnie minie nam bardzo szybko, pojedziemy do Sydney, zameldujemy się w hotelu i pewnie jeszcze wieczorem się przejdziemy gdzieś po Sydney. No i tak, po długiej, długiej podróży chcielibyśmy powiedzieć, że witamy, jesteśmy w Sydney! Proszę bardzo, tutaj najbardziej ikoniczny budynek, jeden z najbardziej ikonicznych budynków na świecie. Tutaj my. Najbardziej ikoniczni youtuberzy. O, tutaj jeszcze jest ten most. Jak widać, ludzi jest już znacznie więcej niż wszędzie, gdzie indziej byliśmy dzisiaj. Ale nie jest w sumie tak źle, jak myślałam na razie, jak chodzi o tłumy. A teraz wam pokażę beze mnie w kadrze, więc tak, tutaj mamy OPR, prawda? Tutaj mamy tłum ludzi. O, ten słup mówił. Weź ten słup, gada, idziemy od niego. Tutaj mamy... Idziemy. Proszę bardzo, tutaj jest opera. I tutaj mamy harbor, most harbor. I całe właśnie wybrzeże, tutaj przystań jakby, o. Robi wrażenie, bardzo ładnie. W sumie okazało się, że z naszego hotelu jest tutaj mega fajny dojazd, więc jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, bo dosłownie wystarczyło tylko wsiąść w jeden pociąg i on nas przywiózł już tutaj. No i tak, idziemy sobie teraz właśnie w sumie, nie mamy jakiegoś konkretnego planu na Sydney, po prostu sobie zwiedzimy te główne rzeczy. O, wyszliśmy komuś zdjęcie. I proszę bardzo. I się nacieszymy widokami. Patryk mówi ciekawostki. No właśnie, tak. Opera miała kosztować 7 milionów dolarów, wyszło to w końcu 102 miliony. Było zapłacone przez loterię stanu w ogóle, co ciekawe, głównie, bynajmniej nie całość. Było 233 designy, czyli... Pomysły na to... Na wygląd po prostu. I wygrał to... Plany. I wygrał to chłopak z Danii i dostał 5000 tylko... Dolarów? Funtów? Albo jakiś... duńskich funtów za swój tekst, za swój plan w ogóle. I jest to na liście UNESCO od 2007 roku. No nieźle. A można wejść do środka? Można ogólnie, przecież to jest teatr, jakby opera normalnie. A, no tak, no tak. Jasne, że można. Także takie fun fakty macie o operze w Sydney. Prezentował Patryk. No i z tego miejsca, spod opery, chcieliśmy się też pożegnać w tym vlogu. Następny vlog będzie, gdzie porównamy sobie Brisbane do Sydney i powiemy, co nam się bardziej podoba. Także oczekujcie następnego tygodnia i pa pa!